Jesteście czynni. No, jesteśmy czynni od wczoraj. Generalnie prawo stoi po stronie przedsiębiorców w tej chwili. Także wszelkie mandaty czy kary wymierzane w tej chwili przedsiębiorcom z pewnością będą umorzone, bo to się już zaczęło. Stosujemy się do wszelkich wytycznych ustanowionych wcześniej przez rząd w tych rozporządzeniach, które generalnie nie są uprawomocnione, także równie dobrze moglibyśmy się nie stosować do tych wszystkich obostrzeń, ale przez wzgląd już na bezpieczeństwo ogółu wdrożyliśmy wszystkie przepisy ustanowione przez sanepid i rząd we wcześniejszym okresie czasu przed tym lockdownem. Dezynfekujemy stoliki, nosimy maseczki, przyłbice, rozgrodziliśmy przestrzeń pomiędzy stolikami, parawanami. Wszelkie rozporządzenia są nielegalne z punktu widzenia prawa w Polsce, co każdy o tym dużo mówił, ale teraz sądy codziennie wydają dziesiątki wyroków. Pan rząd straszy, że osoby, które się tworzą, restauracje, które się otworzą, nie będą mogły skorzystać z kolejnej tarczy. Żeby nie móc skorzystać z kolejnej tarczy, taki wyrok musiałby być prawomocny. Wystarczy się odwołać, później iść do kolejnych instancji sądów. To się rozciągnie bardzo, bardzo w czasie. Nie ma takiego ryzyka, żeby prawnie mogli uwarunkować to, że pomoc, tak to nazywana, że się nie należy. To powinny być generalnie odszkodowania od rządu dla przedsiębiorców za to, co oni wyprawiają tak naprawdę. Dużo pan stracił na tym lockdownie? Bardzo dużo, bardzo dużo. Właściwie to, że się teraz otwieramy, raz, że w końcu jestem pewny umocowania prawnego tej decyzji. Już miałem ochotę się otworzyć wiele tygodni temu. Setki lokali w Polsce się otworzyło i gratuluję im takiej decyzji. Mówię, ja się trochę spóźniłem. Także zachęcam również lokale w Białymstoku, okolicy, tak samo do otwarcia się, bo wiem, prawo stoi po stronie przedsiębiorców w tej chwili. Zbieram bardzo dużo gratulacji tak naprawdę od naszych stałych klientów. Dużo nowych poznałem przy okazji, którzy również mi gratulują decyzji i mówią, że mieli już serdecznie dość tego, że nie udało się nigdzie w mieście wyjść z przyjaciółmi na miasto, tak, do lokalu jakiegokolwiek.